W styczniu tego roku w tygodniku prudnickim ukazał się artykuł o śląskiej poetce, która mieszkała w Wilkowie. Urodziła się w 1901 roku, zmarła w 1986. Życie spędziła właśnie w swojej miejscowości rodzinnej. Talent poetycki i powieściarski odziedziczyła po swoim ojcu i właściwie zajmowała się w życiu odchowywaniem obcych dzieci. Opowiadała im, i nie tylko im, różne rzeczy, układała wiersze i te wiersze recytowała. Niedawno zakończyła się bardzo interesująca, bardzo niecodzienna akcja przeprowadzona w Prudniku i na terenie ziemi prudnickiej. Tytuł tej akcji brzmiał: Ziemia prudnicka jest kobietą. Dlaczego taki tytuł? Dlatego, że pretekstem do ponad czterotygodniowych działań na łamach prasy, czyli Tygodnika Prudnickiego, na końcu również na rynku miasta Prudnik, był Dzień Kobiet. Wgłębiając się w historię Prudnika i nie tylko, dochodzimy do wniosku, że kiedyś kobiety dochodziły do znaczenia, kiedy stawały się wdowami. A w późniejszych czasach, w XIX wieku, kiedy pozwalano kobietom na szerszą działalność, to często były pannami i na to zwracano uwagę. Nie podawano dat urodzeń ani śmierci, jedynie nazwisko, nawet imion czasami trzeba było gdzieś doszukiwać się. Postanowiłyśmy przywołać kobiety z przeszłości, z Prudnika, z ziemi prudnickiej, bez względu na to, czy one żyły w XV wieku, w XVI, w XVIII, XIX, czy też XXI, bez względu na to, czy były Polkami, Niemkami, Żydówkami, czy też innej narodowości, bez względu na zawody, stan cywilny i myślę, że nam się to udało. Wydobywając z niepamięci postacie kobiece, możemy podać jako przykład sekretarkę w biurze parafialnym księdza proboszcza Hübnera. To była Magdalena Nahler, która po tym, jak już ustały działania wojenne w 1945 roku, zamieszkała w getcie dla ludności niemieckiej i tam pielęgnowała chorych, kaleki w bardzo prymitywnych warunkach. Tu można też wspomnieć o Charlotte Zinga z domu Boutlendo, czyli prudniczanki, która tutaj chodziła do szkół, mieszkała na ulicy Trauguta, ponieważ była pochodzenia żydowskiego i wyszła za mąż też za lekarza pochodzenia żydowskiego, to niestety sielanka rodzinna skończyła się w 1938 roku. Na szczęście udało się rodzinie wyjechać, wyemigrować do Wielkiej Brytanii, ale naziści skonfiskowali ich majątek. Majątku nie przepuścili, także tam była rodzina zmuszona do budowania egzystencji od podstaw. I Charlotte Zinger zajmowała się różnymi rzeczami, bo mąż nie od razu miał uznany dyplom lekarski. Znaną prudniczanką jest też Felicitas Bauer, która można powiedzieć, że miała karierę typową dosyć na przełomie XIX i XX wieku, dlatego że wtedy panie często, jak się wykształciły, to na przykład zostawały sekretarkami, asystentkami, moglibyśmy też powiedzieć, i pracowały po prostu jako pracownice biurowe. Felicitas Bauer właśnie tutaj chodziła do szkół, a później z rodziną przeprowadziła się do Berlina i tam została najpierw sekretarką, a później nawet prokurentką w zakładach szwedzkiego koncernu i poznała
Franca Kafkę. Została jego narzeczoną. Narzeczeństwo było bardzo burzliwe i po dwóch próbach, prawda, pozostania razem zerwała z Francem Kafką na stałe. Szukaliśmy takich postaci, które moglibyśmy na początek zaproponować czytelnikom gazety Tygodnika Prudnickiego po to, żeby sprowokować również szukanie innych kobiet, innych postaci, które są warte choćby tylko wspomnienia, choćby tylko wzmianki, choćby nazwania nazwiskiem, przywołania twarzą, że takie kobiety były, zajmowały się organizowaniem szkół dla dziewcząt, dla kobiet, pomagały ubogim, fundowały jako wdowy różne dobra na rzecz tego miasta czy mieszkańców. Niekoniecznie wszyscy wiedzą o tym, że pomysłodawcą budowy szpitala przez rodzinę Pinkusów, czyli przez Maxa i Hedwig Pinkus, to właśnie była żona Hedwig. Ona podsunęła ten pomysł i doprowadziła do tego, że powstało coś trwałego, prawda? Nie tylko działalność charytatywna, taka jak była po I wojnie światowej tutaj często praktykowana, czyli dokarmianie przede wszystkim ludzi, którzy nie mieli źródeł utrzymania, ale doprowadziła do budowy budynku, w którym mieścił się szpital i który służy do dzisiaj prudniczankom i prudniczanom. Zwróciło kilka razy naszą uwagę właśnie z Bogną to, że się umawiamy przy ulicach, które mają męskie nazwy, męskie nazwiska, czy też wspomnienie męskich postaci. A to Święto Dnia Kobiet stało się dla nas pretekstem do tego, aby zaprosić mieszkańców Prudnika, ziemi prudnickiej, okolic, do tego, żeby sięgnęli do swojej pamięci, być może do rodzinnych archiwów, być może, a raczej na pewno do archiwów Muzeum Ziemi Prudnickiej, gdzie znajdują się przecież ślady, dokumenty, pozostałości również po działalności wielu fantastycznych, ważnych, mądrych, odważnych kobiet. Jeszcze jedną prudniczanka to Dorothea Wolf, która potem przyjęła imię Klara. To była osoba, która założyła zakon szarytek. Sama się udzielała też, także to był zakon, który opiekował się chorymi. Ponieważ doszło tutaj do scysji z władzami kościelnymi, to wyprowadziła się z Nysy, bo tam właśnie działał ten zakon i pracowała dalej w Bystrzycy Kłodzkiej i tam zmarła. W nieszczęśliwym wypadku zresztą, bo jadąc do chorego furmanką, koń się spłoszył. Klara wypadła z furmanki i nieszczęśliwie upadła, także niestety umarła w konsekwencji tego wypadku. Elisabeth Ortmann z domu Nentwich, wdowa właśnie po Ortmanie, który zapisał majątek w testamencie na cel budowy kolumny maryjnej. I tą ostatnią wolę męża, zmarłego męża, wykonała jego żona. To było zapisane na tablicy, która kiedyś mieściła się u podnóża kolumny maryjnej na prudnickim rynku. Feminatywy, czyli żeńskie, kobiece odmiany nazw, choćby zawodów, okazało się, że to są poszukiwania, to są językowe zabawy, językowe problemy, czy też wyzwania. I na przykład takie dyskusje toczyliśmy z Januszem Stolarczykiem, jaki będzie najwłaściwszy feminatyw dla pani, która brała udział w Powstaniu Śląskim. Przy konsultacji z feministką, miłośniczką feminatywów, badaczką historii Śląska i herstorii udziału kobiet w budowaniu historii Śląska, pani dr Małgorzaty Tkacz-Janik, ustaliliśmy, że taka nazwa w wersji kobiecej brzmi Powstanka. Wśród zwyciężczyń plebiscytu, który miał miejsce przed 8 marca w Tygodniku Prudnickim, znajduje się Jadwiga Wilejto i Waleria Nabzdykowa. Panie, które są związane historycznie już z naszym bliższym nam okresem czasu. Jedna sportsmenka, prawda, zdobywczyni medali, wychowawczyni wielu pokoleń i uczennic, i sportowczyń, niech już tak będzie. A pani Nabzdykowa, troszeczkę starsza, nauczycielka,
brała udział w trzecim powstaniu śląskim jako sanitariuszka, a później pracowała w powiecie prudnickim i w mieście Prudniku. W tej akcji każdej z nas przyświtało może coś troszkę innego. Mi bardziej chodziło o pokazanie tego fenomenu wielokulturowości, w której żyjemy, i aktywizację kobiet, które żyją dzisiaj. I o to, że na 160 ulic, które w Prudniku mamy, tylko 6 nosi nazwiska kobiece. Więc ta akcja, którą przeprowadziłyśmy, plebiscyt, będzie miała ciąg dalszy, tak planujemy. Przedstawimy Radzie Miejskiej naszą gorącą prośbę, aczkolwiek bardzo delikatną, wyniki owego plebiscytu, z delikatną prośbą, że może przy nazywaniu następnych, powstających ciągle w Prudniku ulic, radni miejscy wezmą pod uwagę głos społeczny i to, jak obywatele tego miasta, nie tylko kobiety, ale mężczyźni, chcieliby, żeby ulice się nazywały, jakimi imionami.